Hej kochani, to hulaj dusza, słuchajcie kolejnego podcastu z serii Gdzie Jesteś, czyli seria związana z zaginięciami. Z góry przepraszam za moją chwilową nieobecność, bo ja tutaj mówiłam wcześniej, że będą się podcasty pojawiać 2 razy w tygodniu, no teraz mija tydzień, ale to z racji tego, że mam sesję, studiuję i troszeczkę było zamieszania z zaliczeniami, z jakimiś egzaminami, chociaż już na szczęście to wszystko się kończy, więc powstawanie i wrzucanie i pojawienie się podcastów na tym kanale wróci, mam nadzieję, do normy, a nawet i będzie częściej. Co do takich spraw organizacyjnych, to pytałam się parę podcastów temu na temat serii 7 Grzechów Głównych i wszyscy, znaczy może nie wszyscy, ale bardzo dużo osób wyraziło chęć do tego, aby taka seria znowu powstała, czyli tak zwana reaktywacja. No i właśnie reaktywacja 7 Grzechów Głównych pojawi się w lipcu. Nie wiem, czy na początku, czy w środku, czy na koniec, ale będzie na pewno w lipcu. A teraz bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Przenosimy się jak prawie zawsze do Stanów Zjednoczonych, tym razem jest to stan Oregon, miasto o nazwie Portland i poznajemy rodzinę Martin. Jako głowa rodziny, ojciec, nie wiem, założyciel rodu i różne inne epitety, jakie możecie sobie dopowiedzieć. Jest to Kenneth, urodzony w 1904 roku. No właśnie, bardzo dawno temu, ponieważ zapomniałam tutaj dodać, że ta sprawa to jest tak, no, połowa lat 20., tak 1958 dokładnie. No w każdym razie mamy Kennetha, który z zawodu jest elektrykiem i ma on żonę Barbarę, urodzoną w 1910 roku, szybka matematyka, jest 6 lat młodsza od Kennetha i jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to jest ona nauczycielką, ale nauczycielką w jakiejś szkole wyższej, najprawdopodobniej w high schoolu. Ja lubię te słowo high school, no dobra. W każdym razie Kenneth oraz Barbara mają 4 dzieci i tutaj ja bym chciała Wam opowiedzieć piękną historię love story na temat tego, jak się poznali, nie wiem, jakie przeciwności losu ich dzieliły, co tam się działo między nimi, czy byli szczęśliwą, czy byli smutną rodziną, ale moi drodzy, jest naprawdę mało źródeł na ten temat. Znaczy, no, na temat samej historii, którą Wam opowiem, jest trochę tych źródeł. Nie jest to prawda to tak szczegółowe, jak bym chciała Wam opowiedzieć, ale wiecie, że ja tutaj lubię jakieś takie historie poznania się, kto był jaką osobą, a tutaj jest tego mało, więc możemy sobie jedynie wyobrażać i snuć jakieś domniemania, ponieważ z tego, co mówili znajomi rodziny Martin, to zarówno Kenneth, jak i Barbara byli osobami otwartymi, bardzo się kochali, byli wszyscy szczęśliwą rodziną, więc tutaj żadnych zarzutów pod tym względem nie ma. No ale w każdym razie, jako ich pierwsze dziecko, syn pierworodny, Donald, urodzony w 1930 roku. I moi drodzy, jeżeli chodzi o Donalda, to do tej kwestii jeszcze wrócimy, ponieważ to nie jest taka sobie osoba. W każdym razie, no, Donald był z całej 4 najstarszy i był jedynym synem. Kolejno na świat przyszła Barbara, urodzona w 1944 roku. No właśnie, Barbara miała na imię tak samo jak mama i taka zabawna sprawa, ponieważ ja kiedyś myślałam, że jak, nie wiem, mamy na przykład Johna i mamy Johna Juniora, no to ten John Junior jest wpisany w papierach, że on ma po prostu, nie wiem, na drugie imię Junior. No i później się okazało, że tak jednak nie jest, no ale cóż. Żeby rozróżnić starszą Barbarę od młodszej Barbary, no to młodsza Barbara miała ksywkę Barbie i tutaj też może zniszczę komuś dzieciństwo, ale taka Barbie celaleczka to też jest od imienia Barbara. No w każdym razie urodziła się w 1944, chyba już mówiłam. Rok później na świat przyszła kolejna córka o imieniu Virginia. I na samym końcu, w 1947 przyszło ostatnie dziecko państwa Martin, córka o imieniu Susan. I tutaj w ogóle słów kilka na temat tego Donalda, bo ja tutaj coś wspominałam, ale nie do końca. Jeżeli chodzi o Donalda, to dość szybko wyprowadził on się z domu rodzinnego i z tego, co wyczytałam, to był on w niezbyt dobrych relacjach ze swoją rodziną, cokolwiek to znaczy, bo naprawdę szukałam w internetach, jaki był tego powód, że on w ogóle tak wyprowadził się z domu rodzinnego. Swoją drogą to wyprowadził się on aż do Nowego Jorku, gdzie zaczął pracę w marynarce USA, więc no taki, no można powiedzieć, prestiżowy zawód, ale jeżeli chodzi o kontakty z rodziną, to były one mocno ograniczone i nie wiem, niestety nie mam pojęcia, jaki był tego powód. W każdym razie że pewne jest to, że w momencie, kiedy zaczyna się ta historia, czyli ta treść właściwa, 1958 rok, to rodzina na co dzień w Portland mieszka i składa się z Kenneta, Barbary, Barbie, Virginii oraz Susan. Mamy grudzień, zbliża się Boże Narodzenie, czyli taki piękny okres, gdzie każdy jest dla siebie miły, gdzie czuć magię świąt, ten klimat, no przynajmniej w większości. No i akcja zaczyna się 6 grudnia, kiedy to Barbara, Kenneth i właściwie no, cała rodzina Martin idzie na coroczne przyjęcie do swoich znajomych, takie bożonarodzeniowe przyjęcie, oni się spotykają, jest tam oczywiście jakiś indyk faszerowany i tak sobie biesiadują, całkiem dobrze się bawią. I jak co roku 6 grudnia państwo Martin również odwiedzili swoich znajomych i to jest przykra sprawa, bo ja nawet nie dotarłam do nazwiska tych znajomych. Tak wiecie, żeby ta historia bardziej wiarygodnie brzmiała, z autorytetem. No ale niestety nie udało mi się do tego dotrzeć, tak więc po prostu poszli oni na wieczerzę do państwa XYZ. No i w trakcie tej wieczerzy powiedzieli, że następnego dnia, czyli 7 grudnia, planują wybrać się do lasu, na takie pojednanie z naturą, przejść się po to, aby zdobyć, to jest taka dziwna sprawa, bo oni chcieli zdobyć dekoracje na choinkę. Chociaż dotarłam też do innego źródła, które twierdzi, że oni chcieli w ogóle tam pójść do lasu i zaciągnąć z tego lasu choinkę, i żeby tę choinkę potem postawić i udekorować, ale większość źródeł mówi, że oni szukali dekoracji na tę choinkę, więc właściwie nie wiem, chcieli drzewo ostrajać drzewem. Może jakieś szyszki, nie mam pojęcia. W każdym razie taki był plan, a co do samej kolacji u państwa XYZ, to przebiegła ona miło, przyjemnie. Martinowie wrócili sobie do domku i nastał 7 grudnia i oczekiwana wyprawa. Co do tej wyprawy, to też jest taka kwestia, że mało kto o tej wyprawie wiedział, no bo wiecie, jak idziecie sobie z rodziną na spacer, to raczej nie informujecie o tym rodziny, znajomych, to nie jest jakieś wielkie wydarzenie. Oni napomknęli o tym w momencie, kiedy byli u znajomych, ale nikomu tak nie mówili, nie obnosili się z tym, że idą na spacer. No taka rzecz normalna. Około godziny 13 siedli do auta, był to Ford z 1954 roku i pojechali w stronę wąwozu rzeki Columbia. Kto mieszka w tamtej okolicy, ten wie, kto nie mieszka, ten może sobie wyobrazić. Około godziny 16 wstąpili na stację benzynową, ponieważ najwyraźniej Ford był głodny, w sensie ten samochodzik. I w tamtym momencie właściciel stacji odnotował, że właśnie widział tę rodzinę i może potwierdzić, że oni byli na tej stacji. Bo tutaj mamy taką sytuację, że no, nikt nie wie, że oni gdzieś pojechali, więc to są tylko takie zeznania świadków, lekka chronologia. W każdym razie, no potem jak nakarmili Forda, to uznali, że oni też są głodni, więc wstąpili do snack baru w Hood River. No i tam również kelnerka zwróciła na nich uwagę, bo jak później powiedziała, że to taka fajna, uśmiechnięta rodzina. Wiecie, tak się patrzy, wszyscy się cieszą, śmieją się, są zgodni, myślisz sobie, ale zajebista rodzina. No i właśnie dlatego ich zapamiętała i dlatego też potem mogła powiedzieć, że to byli oni. Co do tego snack baru, to później będzie słów kilka, ale nie wyprzedzając faktów. Zamówili oni hamburgery, steki oraz frytki, zapłacili, no i pojechali dalej. Gdzie? No właśnie. Tego nikt nie wie, gdzie pojechali dalej. Było już koło godziny 17-18, więc biorąc pod uwagę fakt, że był to grudzień, że pogoda nie była słoneczna, nie było cieplutko i milusio, jeżeli chodzi o ten dwór i o zewnątrz, i właściwie to już panował zmrok, więc warunki do jazdy nie były jakoś tak specjalnie piękne. Wiadomo, że ten, kto jest kierowcą, ten wie, że lepiej się prowadzi, kiedy jest, no może też nie jakoś tak słońce specjalnie wali nam po oczach, ale w momencie, kiedy jest po prostu jasno. Natomiast już tak jasno nie było, no i tutaj współpracownicy Kenneta oraz jego rodzina wiedzieli o tym, że Kenneth ma problemy z jazdą po ciemku. Cokolwiek to znaczy, nie dotarłam do żadnych informacji, żeby on może kiedyś jakąś kolizję spowodował, czy jakiś wypadek, czy może żeby coś się złego stało z tego powodu, że on tam nie lubi jeździć po ciemku, ale może po prostu no, czuł jakiś strach, nie czuł się w tym najlepiej, też nic z tym złego nie ma. 7 grudnia to była sobota, moi drodzy, następnie mija niedziela. Nikt właściwie się nie przejmuje tym, że państwo Martin nie wrócili do domu, no bo też nikt nie wiedział, że oni gdzieś pojechali, a jeden dzień bez kontaktu nikomu krzywdy nie robi. Ale nastaje poniedziałek, 8 grudnia i jak wiadomo w poniedziałek chodzi się do pracy, przynajmniej w większości. No i w momencie, kiedy Kenneth w pracy się nie pojawił, a była to osoba solidna, osoba, która jak chodziła już na jakieś zwolnienie, to parę dni wcześniej informowała o tym szefa, więc w momencie, kiedy nie pojawia się on w pracy, to tak się trochę zaczynają drapać po głowach, co tu się stało i dlaczego tego Kennetha nie ma. No i równomiernie zainteresowała się szkoła, właściwie to szkoły tych trzech dziewczynek, o których wspominałam, ponieważ nie wiem, czy nadal tak jest, ale na tamte czasy w USA było coś takiego, że w momencie, kiedy dziecko nie pojawia się w szkole, to nauczyciel ma, i teraz nie wiem, czy prawo, czy możliwość, zadzwonić do rodziców i spytać, czy coś się stało, czy dziecko jest chore. Tutaj mamy do czynienia z trójką dzieci, z trzema dziewczynkami, które się nie pojawiły, więc taki telefon został wykonany, no bo zazwyczaj dzień wcześniej rodzic dzwoni albo jakoś informuje nauczycieli, że tam moja córka, mój syn jest chory i nie będzie go w szkole. Tutaj takiej informacji nie było. No i dodatkowo oczywiście Barbara, znaczy ta Barbara Master, nie wiem, Barbara Senior, no tak brzmi lepiej, również nie pojawiła się w pracy i również biorąc pod uwagę, że ona była nauczycielką, no to powinna zgłosić te swoje niepojawienie się w pracy wcześniej. Ale no niestety nie zgłosiła tego. Więc tutaj właściwie w ten poniedziałek to wszyscy się zainteresowali tym, gdzie jest ta rodzina i zaczęli do nich dzwonić. A jakoś tak wyszło, że nikt nie odbierał. No i wtedy szef Kennetha, Kenneth pracował w firmie elektrycznej, tutaj przypomnę, postanowił zgłosić ich zaginięcie, no bo zadzwonił do Kennetha, zadzwonił do jego żony. Okazało się, że państwa Martin, w ogóle rodziny Martin, to szuka trochę więcej osób, głównie ze względów zawodowych. Tak więc postanowił on zgłosić no, ewentualne zaginięcie. No i tutaj o dziwo komendanci zareagowali dość szybko i postanowili odwiedzić rodzinę Martin, tak przejść się do nich. A z racji tego, że była to połowa lat 20. i było to USA i były to takie domki raczej spokojnej dzielnicy, ta sprawa wyglądała w ten sposób, że raczej nikt nie zamykał drzwi, więc nawet jak i na noc tych drzwi nie zamykali, jak ktoś sobie szedł do sklepu czy szedł na spacer, to również te drzwi były otwarte i zazwyczaj jakiś tam zapasowy klucz znajdował się pod doniczką, czy gdzieś za płotem, gdzieś w krzaczorach, no gdzieś ten ewentualny zapasowy klucz się znajdował, ale jeżeli chodzi o zamykanie drzwi, to raczej się tego nie praktykowało. Tak więc w momencie, kiedy funkcjonariusze odwiedzili około godziny 23, dość późno, rodzinę Martin, no bo w sumie też chyba założyli, że nawet jeżeli zniknęli, coś się wydarzyło, jakieś tam sprawy może rodzinne, no to do godziny 23 powinni wrócić do domu. Oczywiście weszli, bo drzwi były otwarte, no i okazało się, że rodziny tam nie ma nikogo z państwa, z rodziny Martin, ale dom wygląda na nienaruszony i oni tutaj odnotowali, że pranie na przykład było w pralce, że lodówka była pełna, że tam trochę kurzy było niepościeranych, tak wiecie, te z białej rękawiczki. No ale jeśli chodzi o dom, to nie wyglądał on w żaden sposób niepokojąco, właściwie to wyglądało tak, jakby zaraz rodzina miała wrócić i kontynuować swoje beztroskie życie. Jednak tej rodziny nie było, no nie oszukujmy się, tej rodziny nie było i trzeba było coś dalej robić w tym kierunku, żeby ewentualnie ich znaleźć. I tutaj zaczęły się poszukiwania w jakichś pobliskich szpitalach, czy przypadkiem nie odnotowano tego, że jakaś tam rodzina trafiła w ciężkim albo jakimś innym złym stanie. No oczywiście nic takiego nie zostało znalezione. Jednak tutaj śledczy postanowili sprawdzić wszelkie możliwe dziwne tropy, które miały miejsce tak mniej więcej pomiędzy 7 a 8 grudnia. No i okazało się, że w pobliżu Hood River, czyli właśnie to jest hrabstwo Hood River, tam gdzie oni jedli ten lunch, został skradziony samochód, Chevrolet. No i ten Chevrolet 8 grudnia został znaleziony, czyli dzień przed tym, aż jak zaginięcie rodziny Martin zostało w ogóle odnotowane. No i w tym Chevrolecie została znaleziona broń. I na tej broni znaleziona została taka czerwona ciecz, zaschnięta czerwona ciecz. Możecie się domyślać, czym była ta ciecz. I macie rację, ponieważ została ona potem poddana ekspertyzie, no i wyszło, że faktycznie no nie była to czerwona farba. Dodatkowo w Chevrolecie została znaleziona damska rękawiczka. No i tutaj no ciężko stwierdzić, czyja to rękawiczka. Ta rękawiczka może być czyjakolwiek. Jednak potem, kiedy na jaw wyjdą kolejne aspekty sprawy, o których Wam zaraz opowiem, to znajomi państwa Martin powiedzieli, że Barbara miała bardzo podobną rękawiczkę, jakby i być może tę samą. No tutaj ciężko stwierdzić, tak? Czy to była akurat ta jedyna rękawiczka. A zresztą jak mamy znajomych, czy w ogóle spotykamy się z kimś zimę, to raczej, przynajmniej ja nie zwracam uwagi na to, kto jakie rękawiczki nosi, ale można gdzieś tam stwierdzić, że faktycznie to mogła być ta rękawiczka. Jednak co ciekawe na temat tej broni. Ta broń była marki, nie wiem, tak to można powiedzieć, że była marki. Może inaczej, została ona wyprodukowana w domu towarowym Meyera i Marka. Tak się nazywał, tak? Nie wiem, czy tam akurat do Meyera i Marka należał, ale tak się nazywał ten dom towarowy. I 2 lata wcześniej, czyli w 1956 roku, nasz Kenneth pracował w tym domu, pracował w ogóle w tym miejscu. I został on zwolniony, no później poszedł do pracy jako elektryk, ale wcześniej pracował w tym domu towarowym, właśnie w tym. Został on zwolniony za rzekomą kradzież. I teraz sprawa jest taka, że ta kradzież nie została mu udowodniona, niesmak pozostał. No i nie wiem, czy akurat on został zwolniony tak, że jego wylali, czy może on z powodu tych oskarżeń sam odszedł. No nie dotarłam do takich informacji, ja myślę, że może byłaby to ciekawa informacja w tej sprawie. W każdym razie, no to tak mówię o jakiejś rękawiczce, o jakimś Chevrolecie, o jakimś tam domu towarowym, no kogo to obchodzi, dlaczego? A no dlatego, że właśnie 8 grudnia lub 9 grudnia zostali zidentyfikowani porywacze tego samochodu. Nie wiem, czy tak to można opisać, ale została zgłoszona kradzież tego Chevroleta. Ten Chevrolet został znaleziony opuszczony, sam w środku była rękawiczka oraz ta broń. No i zostali znalezieni sprawcy i okazało się, że tymi sprawcami porwania Chevroleta był Roy Light i jego kolega. Jego kolega nie ma niestety imienia, znaczy ma imię, ale imię nie zostało podane w żadnych źródłach. Nie wiem dlaczego, ale okazuje się, że zarówno Roy, jak i ten jego bezimienny kolega, to oni niedawno opuścili zakład karny. Również nie wiem, za co oni wcześniej siedzieli, czy za coś... Znaczy nie, właściwie co do Roya to wiem, że za jakieś tam rabunki. Co do kolegi to nie mam pojęcia, ale razem sobie tak wspólnie, po koleżeńsku opuścili zakład karny i postanowili zarąbać Chevroleta. No niestety nie wyszło, zostali oni zidentyfikowani, zostali oni z powrotem przetransportowani do tego zakładu karnego, ale co ciekawe... Wcześniej wspomniana kelnerka, ja mówiłam tutaj o tym barze, snack bar w Hood River, gdzie rodzina Martin sobie zajadała hamburgery, to mniej więcej w tym samym czasie, i to są słowa kelnerki, która obsługiwała rodzinę Martin, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy oni podjechali na parking Fordem, to również podjechał ten Chevrolet. I w tym samym momencie, kiedy rodzina Martin sobie weszła do tego baru, zamówiła sobie jedzenie, to również Roy i jego kolega również wysiedli z Chevroletu, weszli do środka i zamówili jedzenie. I oni tak sobie siedzieli, znaczy tak osobno, nie, że wszyscy przy jednym stole. Przy jednym stole siedziała rodzina Martin, a przy drugim stole siedział Roy z kolegą. Oni sobie zamówili, zjedli, wszystko normalnie się toczyło, tak jak normalni ludzie robią. No i następnie po zapłaceniu Kenneth i jego rodzina postanowili opuścić bar i pojechać właśnie w bliżej niezidentyfikowanym kierunku. I mniej więcej w tym samym czasie Roy i jego towarzysz również opuścili bar i pojechali, wsiedli do Chevroleta. Tutaj ciężko stwierdzić, czy pojechali w tym samym kierunku, czy w innym, no bo raczej nikt... nie podejrzewa obcych ludzi, że mają jakieś, no nie wiadomo jakie zamiary, a kelnerka zauważyła, że jeżeli chodzi o czas, to w tym samym czasie się to zadziało. No i tutaj oczywiście pierwsze podejrzenie było takie, że może faktycznie ten Roy oraz jego kolega mają coś w tym wspólnego. No, jakaś rękawiczka, jakaś broń, jakiś Chevrolet. Do porządnych ludzi oni należeli. Nie wiadomo, że tam w chórze kościelnym za młodości śpiewali, zresztą nie ma nic wspólnego. No, przykładni obywatele to jednak nie byli. no to warto się przyjrzeć tej sprawie, tyle że jak wiecie, żeby komukolwiek jakiekolwiek zarzuty postawić, to są potrzebne dowody, a wiadomo, że mogą być jakieś takie niepodważalne dowody, no bo to też nie można na zasadzie domysłów, tobie krzywo z oczu patrzy, więc będziesz oskarżony, no niestety nie. No i co do tej rękawiczki, no to nie jest to taki dowód, którego nie można obalić, no bo jaki jest dowód na to, że ta rękawiczka akurat należała do Barbary? No żaden. Również co do tej broni, co do tej cieczy, która została znaleziona, to na lata 60. niestety technologia nie była aż tak bardzo hop-siup do przodu i nie można było zidentyfikować, do kogo ta ciecz mogła należeć i czy mogła ona akurat należeć do państwa Martin. No niestety takie są realia i w tym przypadku, jeżeli chodzi o Roya i jego kolegę, to zostali oni oczywiście skazani, ale zostali oni jedynie skazani za tego Chevroleta. Więc poszukiwania trwały dalej, oczywiście wszystko zostało wyciągnięte na światło dzienne, to znaczy gdzieś tam opisane w pismakach, w jakiejś prasie, w telewizji, no i były jakieś tam poszukiwania państwa Martin. Jeżeli ktoś coś wiedział, to mógł oczywiście zadzwonić na linię telefoniczną i powiedzieć o swoich spostrzeżeniach albo jakichś domysłach, no i takich telefonów było całkiem sporo, około 200. I okazało się, że nagle to ta rodzina Martin jest wszędzie widziana, a właściwie to może nie tyle co rodzina, a ten Ford, w którym oni jeździli. Ponieważ marka i rocznik samochodu zostały podane, również rejestracja, że to będzie rejestracja Oregon. No i ludzie z różnych części Stanów Zjednoczonych zgłaszali, że faktycznie na jakiejś autostradzie widzieli Forda z 54 z rejestracją z Oregon i być może to jest ta rodzina. I oczywiście a tutaj śledczy starali się każdy trop sprawdzić. No niektóre były bardziej, niektóre były mniej takie konkretne, no bo tak zadzwonić i halo, halo, przed chwilą mi przejechał Ford, do widzenia. No to też tak trochę ciężko, więc no ewentualnie były to takie dobitne przypadki, gdzie ktoś mówi, że na tej trasie między tą a tą godziną był widziany Ford, albo teraz jest zaparkowany na jakiejś ulicy, no i wtedy faktycznie funkcjonariusze jechali, sprawdzali, no i okazało się, że wszystkie te telefony, a przynajmniej wszystkie sprawdzone telefony, to były fałszywe tropy. Jednak żeby nie było tak smutno i pesymistycznie, to nastąpił pewien przełom. Myślę, że to jest dość ważny przełom, ponieważ dużo ludzi zajmowało się tą sprawą. Część sprawdzała jakieś ewentualne tropy i poszlaki, część na własną rękę przeszukiwała okolice. No i właśnie jeden z ludzi, który właściwie był, ten mężczyzna był wolontariuszem i on tak sam z siebie po prostu zajmował się sprawą i znalazł on ślady opon. Te ślady opon były w pobliżu urwiska Dalles i niestety ja nie mam pojęcia, jak to wygląda, jeżeli chodzi o odległości, o geografię. Naprawdę jestem strasznie cienka z geografii, no, mówię bez bicia, ale z tego, co się dowiedziałam, to te urwisko znajdowało się niedaleko Portland, niedaleko miejsca, gdzie ostatni raz rodzina Martin była widziana i ślady opon pasowały do Forda. Co ciekawe, zbiegli się tam ludzie oczywiście, znaczy ludzie zajmujący się sprawą, i ustalili oni, na zasadzie jakiejś tam mechaniki, obliczeń, etc., to również się na tym nie znam, ustalili oni, że te ślady opon są w taki sposób rozłożone, w sensie, że mają taki kształt, jakby ten samochód wpadł w jakiś poślizg, jakby kierowca stracił kontrolę nad kierownicą, jakby nie można było zatrzymać tego samochodu, ale ktoś tam jednak próbował. No bardzo dziwny kształt mają te ślady. No i tutaj zaczęły się podejrzenia, że być może Ford wraz z Martinami wpadł z urwiska do jeziora, ponieważ pod tym urwiskiem znajdowało się jezioro. I co ciekawe, znaleziona została farba z tego Forda, znaczy ona tak odprysnęła przy jakiejś tam tamie, no ta farba odprysnęła, więc zrobiono sobie, w trakcie badania tej sprawy zrobiono analizę farby i okazało się, że faktycznie i ta farba, i te opony należą do Forda z 54 roku. Więc tutaj mamy jakiś przełom i pierwsze, co pomyśleli śledczy i właściwie pierwsze, co pomyślałby każdy zdrowo myślący człowiek, to że no niestety rodzina wpadła do jeziora, ale co za tym idzie, wypadałoby to jezioro przebadać. No i tutaj ludzie zajmujący się tą sprawą postanowili spuścić trochę wodę z tego jeziora. To również są sprawy techniczne i tutaj bliżej nie będę opisywać, przepraszam, ale opuścili oni wodę o 1,5 metra. No i niestety nic nie znaleźli. Mieli nadzieję, że tam może jakiś samochód będzie, jakiś kawałek, coś się wyłoni, tak, ale niestety nic nie zostało znalezione. Dlatego też postanowili oni szukać dalej. Rzecz jasna, jak to przy takich sprawach bywa, okazało się, że te poszukiwania są bezcelowe, ale 1 maja 1959 roku nastąpił jakiś tam przełom, można to powiedzieć, a mianowicie... I tutaj też są to sprawy techniczne, więc jak ktoś się zna, no to będzie wiedział, o co chodzi. Jak ktoś się nie zna, to może sobie to wyobrazić. Ewentualnie, jeżeli ktoś się bardzo zna, ja mówię totalne głupoty, to proszę mnie poprawić. Wiertnica rzeczna w pobliżu Dalles, czyli tego miejsca, o którym mówiłam, gdzie zostały znalezione ślady opon, zaczepiła kotwicę o jakiś bardzo ciężki przedmiot. I ona tam po prostu wyciągała coś i zaczepiła. I chciała wyciągnąć ten przedmiot. Znaczy ludzie, którzy to obsługiwali, stwierdzili, że dobra, wyciągniemy sobie ten przedmiot. Może to faktycznie coś jest związanego z tą sprawą, zwłaszcza że cały czas sprawa była w toku. Jednak ten przedmiot, ta kotwica została wyparta przez ten przedmiot, to znaczy, że po prostu się odhaczyła i niestety tego przedmiotu nie udało się wyłowić. Jednak no niektórym się taka czerwona lampka zaświeciła, ale to nie koniec, ponieważ dzień później, 2 maja, została zgłoszona bardzo smutna rzecz, ponieważ rybak i jego żona, którzy łowili sobie właśnie w pobliżu tego jeziora będącego w Dalles, zauważyli ciało, które się unosi, które płynie. I tutaj już śledczy całkowicie zainteresowali się sprawą, że faktycznie jest taka opcja, że może to być ciało, biorąc pod uwagę możliwość tego, że samochód został zepchnięty albo przypadkiem wpadł z klifu do jeziora. Więc jak najbardziej jest taka opcja, że tutaj może to być bardzo ważny przełom w sprawie. No i moi kochani, 3 maja 1959 roku, dzień później jak rybak zgłosił to, co widział, zostało znalezione ciało. Zostało ono zlokalizowane 110 km od Dalles i okazało się, że jest to ciało Susan, czyli córki. Dzień później, bo tutaj oczywiście, no, skoro została znaleziona Susan i ogólnie jeżeli chodzi o potwierdzenie, że to była Susan, to jej tożsamość została potwierdzona na podstawie badania dentystycznego, no bo wiadomo, że tutaj niewiele co z człowieka zostaje. 4 maja natomiast została znaleziona Virginia, 74 km od Dalles, czyli również no, niestety trochę dalej. To ciało sobie płynęło i również zgłaszali to ludzie, że oni widzą, że jakieś ciało, jakieś ubrania się unoszą na rzece. No i dzięki temu właśnie funkcjonariuszom udało się do tego dojść. No i oczywiście no, zarówno ciało Virginii, jak i ciało Susan zostały przebadane. Początkowo jeden z lekarzy, który badał to ciało, zauważył, że tutaj w głowie znajduje się, jakby to tak wyjaśnić, żeby wiecie, nie wyjść na totalnego laika, ale żeby było wiadomo, o co chodzi. Zauważył, że w głowach obu dziewczyn znajduje się coś, co może świadczyć o tym, że zostały one pociskiem w głowę. Jakimś pociskiem, tak? Który mógł należeć z broni. Jednak to była taka pierwsza teoria, jaką ten lekarz wysnuł w momencie, kiedy tylko zobaczył te ciała. Później zostało zrobione dalsze badanie, nad ciałami zebrało się więcej osób, no i oni wykluczyli te teorie. I okazało się, że jeżeli chodzi o zgon, to nastąpił on wskutek utonięcia. Czyli tutaj no, nie znalezione zostały jakieś inne ślady, ale biorąc pod uwagę to, ile ciało znajdowało się w wodzie, oba te ciała znajdowały się w wodzie, no to ciężko byłoby cokolwiek innego zauważyć. I tutaj oczywiście, skoro zostały znalezione 2 z 5 członków rodziny, 2 z 5 członków rodziny, no to teoria była taka, że najprawdopodobniej faktycznie ten Ford spadł z klifu, wpadł do jeziora i być może i samochód, i reszta członków rodziny znajduje się gdzieś na dnie, więc rozpoczęły się poszukiwania. Nurkowie oczywiście no, zajmowali się całą sprawą, tyle, że nie znalezione zostało nic. No i śledczy po paru miesiącach tych poszukiwań Postanowili sobie odpuścić, ale to też z tego względu, że nie zostały znalezione żadne ślady. No i również z tego, że w trakcie tych poszukiwań miał miejsce nieszczęśliwy wypadek. Znaczy, no, wszystko zakończyło się dobrze, tyle że jeden z nurków miał problem z wydostaniem się z wody, no i prawie utonął. A więc to tak był taki znak ostrzegawczy, no i ludzie zajmujący się tą sprawą postanowili, że dobra, my już dalej szukać nie będziemy. No i znalazło się 1000 przeróżnych teorii, a mianowicie teoria, która właściwie została gdzieś tam potwierdzona przez ludzi zajmujących się mechaniką, fizyką, którzy byli w stanie matematycznie udowodnić to, że ślady opon ewidentnie wskazują na to, że ten samochód został z klifu zepchnięty, że tutaj nie było jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, jakiegoś wpadnięcia w poślizg, tylko celowo, no, najprawdopodobniej celowo samochód został zepchnięty. A biorąc pod uwagę, że Susan i Virginia zostały znalezione, no to kwestia jest jedynie taka, czy w samochodzie znajdowali się wszyscy członkowie rodziny, czy może jakaś część z nich, ktoś nie był w tym samochodzie w trakcie spadania z urwiska i być może ktoś z nich żyje. Oczywiście co do teorii, to były również teorie tego typu, że nie, to na pewno był nieszczęśliwy wypadek, no wpadł w jakiś poślizg, no też się znaleźli zwolennicy tego, że przecież tam matematycznie to sobie mogą, już nie powiem gdzie wsadzić, no i na pewno to był jakiś poślizg, no niestety tak wyszło, przykra sprawa, lepiej zamknąć to. No i moi drodzy, ja tutaj wcześniej wspominałam o tym synu, Donaldzie, i również są zwolennicy teorii, że to Donald za tym stoi. No i teraz pytanie dlaczego? A mianowicie dlatego, że tak jak wspominałam, ciała jego 2 sióstr zostały znalezione, odbył się pogrzeb, no i Donald stwierdził, że on na ten pogrzeb nie przyjedzie, on tam nie bardzo ma ochoty tam się udać. A jeszcze w momencie, kiedy sprawa była tak trochę bardziej w toku i były poszukiwania całej rodziny, no to oczywiście śledczy zadzwonili do Donalda z propozycją, aby on w ogóle przyjechał do tego Portland, zjawił się tam, też został przesłuchany, ale no wiadomo, że to jest taka sytuacja, że nagle cała rodzina ci ginie i myślę, że no 80–90% ludzi wybrałoby się na miejsce i gdzieś tam pomogło w poszukiwaniach, zainteresowało się trochę bardziej tą sprawą, natomiast Donald miał podejście z serii, no nie ma to nie ma, jak będą to się znajdą, i jeżeli chodzi o przesłuchanie jego, to odbyło się ono w ogóle przez telefon. No nie wiem co to były za procedury, ale stwierdzili, że dobra, to my Cię przesłuchamy przez telefon i tak pewnie zbyt wiele nie masz do powiedzenia. Donald powiedział, że no spoko, może tak być i tak wyglądała cała sytuacja. Moi drodzy, w 1966 roku, po 7 latach, to jest chyba coś związanego z prawem w USA, nie wiem czy nadal tak jest, czy nie, ale Donald mógł w końcu prawowicie odziedziczyć majątek całej rodziny. I w skład tego majątku również tam znajdował się spadek w postaci pieniężnej, znajdował się cały dom, co prawda żadnych tam innych samochodów nie było, czy jakichś nie wiadomo jakich włości, no ale mając lat, tutaj mamy do czynienia 7 lat później, no to mając lat 35 został on posiadaczem wcale niebiednego domu, no i jakiejś tam kwestii finansowej, zasilenia gotówkowego. No, czy mu się to na tyle opłaciło, żeby ewentualnie spychać Forda swoich rodziców z siostrami w środku? To nie wiem, ale są zwolennicy właśnie takiej teorii, że za tą całą sprawą to na pewno stoi Donald, biorąc pod uwagę jego zachowanie. A co prawda zachowanie jest dziwne, ale tak jak wspominałam, w całej sprawie jest bardzo mało informacji takich konkretnych i niestety nie dotarłam do tego, o co oni się pokłócili, czy oni w ogóle się coś pokłócili, czy może po prostu Donald nie był osobą rodzinną, co przecież nie jest niczym złym. W każdym razie, moi drodzy, jeżeli chodzi o poszukiwania, to w lipcu 1999 roku postanowiono sobie wrócić do tej sprawy. A od tak nudno się zrobiło, no to może rodzinę Martin znajdziemy. No i wiadomo, że technika poszła do przodu i postanowili znowu poszukać rodziny Martin, również przy pomocy tam nowych wynalazków technicznych, które miały ku temu sprzyjać. Niestety nic nie zostało znalezione, poszukiwania były po raz kolejny bezcelowe. Na ten moment cała rodzina, poza Donaldem oczywiście, uchodzi niestety za zmarłą. Najprawdopodobniej nic w tej sprawie się nie zmieni, jednak ja jestem ciekawa, jaką wy macie na ten temat teorię, bo ja ewidentnie myślę, że to nie był wypadek. Również przypominam tutaj o tych dwóch złoczyńcach, nie wiem, Pinky i Mózg, którzy ukradli Chevroleta i którzy przez pewien moment w jakiś sposób byli powiązani z tą sprawą. Więc jestem bardzo ciekawa waszego zdania na ten temat. Co do hasła, no bo jeżeli ktoś dotrwał do końca, to tutaj mamy taki zwyczaj, że piszemy hasło. Moi drodzy, tym razem ja nic nie wymyśliłam, ale czekam na waszą inwencję twórczą, więc napiszcie co chcecie, napiszcie cokolwiek co chcecie, nie wiem, coś co wam się kojarzy z tym podcastem, a przy następnym odcinku wybiorę coś z tego i po prostu będzie to hasło. Tak więc no, jestem ciekawa również co poza tym myślicie o całej sprawie. To by było na tyle, zapraszam na grupę na Facebooku Kryminalne Kapucynki i do usłyszenia.